Cześć, tu Butcher. Jestem w press roomie. Za mną widzicie salę, gdzie specjalną salę dla dziennikarzy z dostępem do szybkiego internetu, kawą, wodą, a czasami posiłkami, jeżeli się uda załapać na czas. Jest tu trochę posiłków, śniadania głównie. No i stąd wszyscy robią swoją robotę, jeżeli potrzebują dostępu do internetu i miejsca chociażby do odpoczynku. Krzesła, stoły, nawet pufy. Czyli miejsce dla dziennikarzy. Wychodzę z press roomu, żeby pokazać wam, została godzina do otwarcia targów, jest 11, o 12 zaczynają się targi we wtorek. Pokażę wam, jak wyglądają hole obu głównych hal, gdzie czekają dziennikarze na wejście na targi. Zobaczycie, jakie reklamy są w tym roku, co jest reklamowane, no i jakie tłumy czekają, żeby wtargnąć i dorwać się do stanowisk z grami. A ja się zaraz, jak się zaczną targi, uderzam na pierwszy pokaz zamknięty, pograć sobie w Sunset Overdrive. Postrzelać do pomarańczowych kosmitów. A tymczasem zobaczcie, jak wyglądają hole przed wejściem na główne targi. No video. Okay. Za mną wejście do hali zachodniej. Tam już czeka grupa, zwarta i gotowa. Teraz się przejdę łącznikiem do sali południowej. O, a jeszcze wcześniej za mną schody prowadzące na górę. I schodami na górę w prawo znajduje się sekcja Sony, PlayStation. Amerykańskie pokoje, to tam są takie specjalne pokoje pokazowe, gdzie odbywają się zamknięte pokazy. Takie mini salki kinowe, można powiedzieć. Sony amerykańskiego i tam także swoje stanowisko, swój pokój ma Sony Europe. Tak zwany Concourse Hall, czyli ta sala taka przy przejściu z jednej hali z południowej do zachodniej. Z boku znajduje się taki łącznik, taka wnęka i tu się zawsze odbywa wystawa Into the Pixel, czyli wystawa artów z gier. Tu w zeszłym roku spotkałem całą ekipę Naughty Dog, chyba z 10 osób, które świeżo po zakończeniu prac nad grą odpoczywały sobie, bo tu później wieczorem odbywa się też imprezka dla deweloperów, między innymi. Dobra, uderzamy do hali z południowej. Thank you.
Tu widzę, że Warner ostro pojechał z reklamą Batmana. Cały hall. Dotarliśmy do holu hali południowej. Tu zawsze jest największa szajba, bo i hol jest bardzo duży. Mimo że to w tej drugiej, w zachodniej sali hali wystawiają się Sony, Microsoft i Nintendo. Ale tu zawsze najwięcej ludzi czeka na wejście i to zawsze tu powstają te najbardziej kultowe zdjęcia, bo do hali prowadzą schody ruchome, wjeżdżające w górę. Zejdę na dół teraz do holu, pokażę wam, jakie są reklamy, jak wygląda stoisko z gadżetami E3 w tym roku. Enjoy! Co dostałem? Mr. Feezy! Dziadek urwał sobie chwilę. W pierwszej setce, jest dobrze. Wyruszamy na szybki podbój hali południowej. Zobaczmy, kto tu się wystawia i co dają. And try to kill some hunters with it. The beauty of this is that we also have four new hunters for you to play as well. We have a new trapper. We have a new assault. A new medic and a new support. Throughout the day today, we're going to be broadcasting matches. We're going to tell you all about these new characters.
hunter feels much different than the survivor, right? Okej, to sobie później przyjdę pograć w Evolve i w Borderlands nowe. Twitch rządzi. Nic dziwnego. PS4 zrobiło swoje. Xbox One dokłada. So nice. Togi. Rainbow fucking Six. Electronic Arts, potem 2K, Konami, teraz Ubisoft, obok Sega, wejdziemy do Segi, a obok Activision. Activision jak zwykle z wielkim kinem. Cholera, ta salka pokazowa Alien Isolation przypomina mi salkę Aliens Colonial Marines. Żeby to się tak samo nie skończyło.